doskonałym przykładem tego, że nie jesteśmy tylko w Sanoku i z Sanoka. Są ludzie, którzy u nas studiują, praktycznie przekrój osób, które studiują w Uczelni Państwowej w Sanoku. Można tak terytorialnie podzielić na całe Podkarpacie, ponieważ czy to ratownicy medyczni, czy pielęgniarki, wiedzący, że mamy u nas doskonałe warunki kształcenia tych kierunków poprzez fantastyczne Centrum Symulacji Medycznej, przyjeżdżają do nas nawet z odległych części Podkarpacia. Także jest to dla nas powód do dumy. I mimo tego, że jesteśmy uczelnią kameralną, nie jesteśmy dużym molochem uczelnianym, to ta atmosfera właśnie kameralna, niedużej uczelni, sprzyja temu, aby tutaj fajnie zdobywać wiedzę właśnie w Sanoku. My jesteśmy corocznie tutaj na targach edukacji i pracy w Rzeszowie. Można tych młodych ludzi podzielić na takie dwie części, że jedna część to jest tylko po to, żeby mieć wolne od szkoły, natomiast druga część jest rzeczywiście żywo zainteresowana tym, co będą robili w przyszłości. Większość z tych klas to klasy maturalne, a więc już chyba najwyższy czas, aby zadbać o swoją przyszłość. I właśnie takie targi pracy są doskonałym polem do tego, aby ukształtować tego młodego człowieka, aby zobaczyć na żywo, z czym się to je, porozmawiać czy to ze studentami, czy pracownikami uczelni i już tak na przyszłość ukierunkować to, co będzie się w życiu robiło. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.